Cześć, tu Raziel. Zapraszam na część czwartą kursu realizatorów fandamingowych pod tytułem Mastering w pigułce. Dlaczego w pigułce? Bo zamierzam po prostu przybliżyć Wam sam koncept masteringu, wiedząc, że wielu z Was mogło o nim wcześniej zbyt wiele nie myśleć. Zacznijmy od różnicy pomiędzy miksem a masterem. Na pierwszy rzut ucha różnica będzie w głośności, czyli tak jak widzimy na rysunku. Na górze mamy zmiksowaną ścieżkę, a na dole jej master. Oczywiście nie przesadzajmy z tą głośnością, bo w końcu nie chcemy się zupełnie pozbyć dynamiki w naszej piosence, ale to też zależy od gatunku muzycznego, z którym pracujemy. Dla zainteresowanych dynamiką i co za tym idzie głośnością muzyki, którą dzisiaj słuchamy, polecam sprawdzić w internecie The Loudness War. Na pewno znajdziecie coś, co Was zaciekawi. Dlaczego mastering jest ważny? Wszystko sprowadza się do standaryzacji zbioru nagrań. Przypominacie sobie te wkurzające różnice głośności pomiędzy piosenkami na playliście? Podczas masteringu całego albumu muzycznego ogólny balans i wybrzmienie wszystkich piosenek jest sprowadzane do spójnej całości kreującej wizję produktu finalnego artysty. Więc podczas masteringu wyrównujemy widmo częstotliwości i głośność w piosence, tak aby brzmiało odpowiednio, cokolwiek to znaczy, w kontekście naszego projektu. W kontekście, czyli na przykład w kontekście gatunku piosenki lub innych projektów fandamingowych tego typu. Przed przystąpieniem do masteringu warto upewnić się, że nasz miks jest odpowiedniej głośności, czyli szczytuje powiedzmy na minus 10 do minus 3 dBFS, w zależności od piosenki. Warto też sprawdzić, czy nasz miks nie ma przesterów, czy zaczyna się i kończy płynnie i czy był wyeksportowany w odpowiednich rejonach. Również czy był wyeksportowany w bitrate 16 bitów i w nieskompresowanym formacie WAV. Oczywiście upewniliśmy się, że nasz projekt nie był znormalizowany przed masteringiem. Teraz naprawdę nie warto komplikować tego całego procesu. W końcu nie miksujemy Taylor Swift. Na początku warto po prostu skupić się na poprawnym balansie głośności całej piosenki i jej elementów. Wsłuchujmy się w balans częstotliwości i poświęćmy parę chwil na porównanie naszego miksu do innych. Zapytajmy się, czy nasz miks nie jest za ciemny lub za jasny i oczywiście upewnijmy się, że nie ma nigdzie przesterów. Do tego możemy użyć limitera, który pozwoli na zatrzymanie sygnału dźwiękowego przed wyznaczonym progiem, na przykład przed progiem przesterowania. Po masteringu eksportujmy naszą piosenkę w formacie WAV i MP3 w jakości 320 kilobitów na sekundę, VBR, czyli Variable Bit Rate, z częstotliwością produkowania 44 kHz w bitrate 16 bitów. Ok, to na tyle, jeżeli chodzi o ten krótki wstęp do masteringu. Dzięki za uwagę, cześć!